Zatem, czemu w ogóle organizujesz strajk klimatyczny? Dlatego, że klimat to dotyczy nas wszystkich, zwłaszcza naszego pokolenia, które będzie musiało się mierzyć ze skutkami zmian klimatu w niedalekiej przyszłości. A zatem rok temu odbył się ten sam strajk także w Katowicach. I czy czujesz, że zaszła jakaś zmiana w temacie globalnego ocieplenia od tego ostatniego roku? Wydaje mi się, że ta zmiana nie jest aż tak widoczna i na pewno nie jest na takim poziomie, jakbyśmy chcieli, ale jest. Jest w formie ogólnie całego dialogu, jaki teraz się dzieje w Polsce i na całym świecie i wydaje mi się, że krok po kroku dojdziemy tam, gdzie chcemy dojść. Czy czuję jakąś różnicę? Myślę, że nie jest to różnica ta, której jednak potrzebujemy. To są małe różnice, małe kroczki, ale moim zdaniem potrzebujemy dużych kroków, takich zdecydowanych, które sprawią, że będziemy pewni o to, że nasza przyszłość nie jest w żaden sposób zagrożona razem z naszą planetą. Powiem tak, byłem w zeszłym roku ambasadorem strajku klimatycznego właśnie w mojej poprzedniej szkole. I zauważyłem, że w tym momencie na pewno jest mniej ludzi ze względu na koronawirusa, ale też są ludzie z innych szkół niż byli w zeszłym roku. W zeszłym roku było więcej przypadkowych osób, szczególnie osób dorosłych, a w tym momencie więcej szkół się mobilizuje na pewno, żeby przychodzić tutaj. Czy według Ciebie temat globalnego ocieplenia jest trafnie przedstawiany w mediach w Polsce? Nie do końca. Zależy też od różnych mediów. Niektóre media oczywiście starają się mówić prawdę i dawać głos naukowcom, ale niestety bardzo często jest cały ten koncept i cała zmiana klimatu jest mylona ze smogiem lub innymi problemami, z jakimi się mierzymy, na przykład ze śmieciami, które są już bardziej sprawą czy to indywidualną, czy po prostu inna rzecz. Uważam, że polskie media nie robią tego dobrze, ponieważ są pod dużym naciskiem władzy i no nie powiem, nie wychodzi im to. I robią specjalnie w taki sposób, żeby zataić niektóre rzeczy, które są dla nich niekomfortowe w całej sprawie. Pokazują tylko to, co chcą, żeby społeczeństwo, które im ufa, zobaczyło. Uważam, że nie. Uważam, że rozmawiamy o tym zdecydowanie za mało i nie mówię tutaj tylko o takich mediach telewizyjnych, ale także też radiowych i internetowych. Problem jest zbyt rzadko nagłaśniany. Jest oczywiście wiele aktywistów w polskich mediach, którzy dbają o to, jednak nie wszyscy nadal się z tym zgadzają, nie wszyscy nadal robią to, co mogliby robić z ich wydźwiękiem, z ich głosem. Wiele też stacji nie pozwala na rozprzestrzenianie tego w tak dużym sposób, jaki powinno to być rozprzestrzeniane. Na sam koniec takie to skomplikowane pytanie. Ja wiem, że to nie jest związane z klimatem, ale też jest związane z przyrodą. Czy w ostatniej ustawie na temat zakazu hodowli zwierzęta na futra widzisz tam jakąś szansę, żeby politycy zainteresowali się bardziej tematem klimatu? Tak, wydaje mi się, że tylko upór i pewne takie dążenie, czy taka niewygodność dla polityków, to będzie to, co przeważy nad naszą polityką klimatyczną. I po prostu to pokazuje, że strajki, protesty czy takie działania obywatelskie faktycznie działają i wydaje mi się, że możemy dzięki temu osiągnąć nasz cel. Dobra. Uważam, że przy aktualnej władzy to będzie trudne, ponieważ ta ustawa jest pojedynczym krokiem, który teoretycznie może coś zmienić, aczkolwiek będzie ciężko wprowadzić większe zmiany tylko tą ustawą. Myślę, że ta szansa jest, szczególnie patrząc na to, w jakim kierunku idziemy, ale tak jak już wspomniałem wcześniej, to są małe kroki, których faktycznie potrzebujemy, ale moim zdaniem najbardziej potrzebujemy dużych, zdecydowanych kroków. Ta ustawa była zdecydowanie bardzo potrzebna, jednak uważam, że to jest dopiero pierwszy krok, ten mały, którego potrzebujemy w kierunku do, no jednak, zadbania o naszą planetę w większy sposób, bo no musi to być po prostu na większą skalę moim zdaniem. Dobrze, dziękuję za rozmowę.